Witam graczy w szósty już dzień Ligi Bohaterów, runda druga. Pewnie wszyscy jesteśmy tym zmęczeni, co tu się dzieje. Tak jest, nadal nie naprawione, nadal 20 levele są największymi koksami w grze. Jest też setny level, który ma drzewo na tanku. Także tak to wygląda. Go to battle i bez zbędnego gadania idziemy przebrnąć te nasze ataki. Czy tak możemy iść? No ona odbije. Więc nie możemy iść tak. Pójdziemy sobie tak. No i lecimy. O! Zobaczmy, czy to pójdzie szybko, czy nie pójdzie szybko. No szybko nie pójdzie. Niestety czerwonych brak. Może tu wpadnie czwórka czerwona? Pewnie, że tak. To w ogóle ta liga to jest tak piękna. No, w kogo uderzysz, koleżko? Koleżanko raczej. No, oczywiście. Wolałbym, żeby dużo oczywiście w Rysia, bo Ryś tutaj jest mniej dający zwycięstwo. Ale trudno. Trudno. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tu nawet nie zaznaczamy. Niech bije kogo tam chce. No i potrzebujemy jeszcze jednego kloca. Kloca w kolorze czerwonym. Nie ma, robimy w takim razie combo. Ktoś straci manę znowu. Żyjesz, koleżko? Mojego minion już nie żyje niestety. No więc tak się kręci. Widzimy, jak tutaj gierka daje czerwono. Czerwono jest bardzo na planszy. Tak jest, fioletowy diamencik przyszedł bardzo ładnie. Mamy dużo zielonych, dużo niebieskich, dużo wszystkich kolorów. Oprócz oczywiście czerwonego. Można robić diament, żaden czerwony nie przyjdzie. Rozpalimy jeszcze ten diament. Cyk, teraz mamy czerwone, dokładnie. Jak już jest koniec gierki. 125 punktów i lecimy dalej. Dalej bijemy się z Jokerem. Z Jokerem kart dużo. Nie patrzymy co robią, tylko jedziemy. Znowu jest bardzo, bardzo czerwono. To nas oczywiście cieszy. Tyle czerwonego. Proszę bardzo. Z 12 klocków z planszy uciekło. Przychodzą zielone. Ale to nic, to rzeczywiście znamy z gierki. Znamy z gierki, więc nawet się tym nie martwimy w żaden sposób. Wszystko wiemy, że tak się potoczy. Jest diament, proszę bardzo. Diament zielony. Bardzo się przyda. O, szkoda słów. Są czerwone. Ciekawe, czy zdążę cokolwiek tu jeszcze zrobić. A to pewnie naładuje tego tanka. Tak jest. On umrze, bo się nie odradza. Chociaż raz by mnie zaskoczył, by się odrodził, to nie. A w obronie? Widzimy, co chwilę się odradzają te karty. Co chwileczkę. Ligusia. Ligusia jest kochana. Dobra, tyle mamy z grania. Mamy kolejny atak. Co to jest? To jest carta, która leczy. Carta, która leczy. Nie mogę palić tego elfa tylko, ale resztę mogę. Więc idziemy sobie z fioletami. Z fioletami klikamy atak. Znaczy z fioletem w sumie jednym. Klikamy atak. No i co tu będziemy mieli? Co tu będziemy mieli? Czy iść po te fiolety najpierw? Nie, najpierw zrobimy sobie może w ten sposób. Ok. Są czerwonki.
To jest nadal, to jest 6 klocków, graj na 6 klocków, ty masz kontrę 60%, to jakoś mnie chyba nie powinno zaboleć. Robimy tak. Oj, chyba powinienem ją zabić może. No ale trudno, nie zabiłem. Więc idziemy w tenże sposób. Może zginie? Jakoś? No nie. Ale chyba nic tam złego nie zrobi. Czy ty klinujesz jakieś unklin zable? Nie. Więc skoro tego się nie da, to ty nie powinieneś to móc nic zrobić. Idziemy w ten sposób. Okej, okay. Timiusa bym chciał ubić, ale nie uda się to. Więc idziemy w ten sposób. No i dobra, tu chyba mamy zwycięstwo. Aczkolwiek to jest tak, graj na 6 klocków. 6 klocków, żeby nie móc znaleźć, to jest naprawdę, powiem wam, masakra. Ale co zrobimy? Co zrobimy, jak nic nie zrobimy? Gramy ligusie sobie. Ale widzę w komentarzach, że wam też to nie bardzo pasuje, co oni tutaj wydziwili w tej lidze. Ja tak jak mówię, abstrahując od tego, że tu mamy te ciekawe punktacje 20 leveli w topce, to te szanse tutaj na wszystko, na jakieś odrodzenie w waszej drużynie, odrodzenie w przeciwnej drużynie, te 25% szans, które jest z rodzin, ten unik na start 20%, no to wszystko to jest XD po prostu. Dobra, Lemon Wooda tu nie będę mógł palić, ale muszę iść z dispelem w ten sposób. Dużo mięsa daje typ. Dużo czerwonych jest też również. No i co ja mogę z takimi planszami zrobić? Powiedzcie mi, co ja mogę zrobić? Ja tu mam ze 3 ruchy na planszę. Mam zielony w skorpionice, który dam jeden czerwony. Mam jakiś tam niebieski po lewej stronie, który gra sugeruje, żeby zrobić. Mam jakiś żółty, który też nie wiadomo po co mi będzie. No dobra, idziemy w skorpiona, niech sobie już popali. No okej, okay, no i tu jest tylko szansa, że tu przyjdzie jakieś czerwone nagle. Nagle, co nagle, to po diable, czy jakoś tam. Okej, okay, teraz robimy tutaj małe combo. I już odpala pancia. Dobrze, że nie oślepia. Dobra, coś tu jest czerwonego. Zrobimy w ten sposób, mniejsza szansa na combo. Okej, okay, co będziemy bili? Czy jestem w stanie ją zabić? Jakbym miał ruch na planszy jakiś dobry, to może i tak. Tylko pytanie, czy ja się jej boję najbardziej. Chyba tak. Dobra, idziemy tak. No i tu może coś przyjdzie. Dobra, przyszło czerwonego, to może się zabije. Okej, zabiło się nawet dwie karty, więc WoW. Efekt WoW. Ten już się odpali z unikami, ale my tu mamy kolegę Skorpiona, czy tam koleżankę. Fajnie, jakby też nie dało many Lemon Woodowi, ale dało. Więc nie mogę iść w te czerwone niestety. No więc idę tak, może nie uderzy w czerwoną kartę. No Gierko, teraz mnie zaskoczyłaś pozytywnie. A i skorpion, żeby się zadował. No chyba się nie zaduje po tym. Ale próbujemy, może się uda. Dobra, udało się. Robimy to tak. Tak i tak. Dobra, no i ona się powinna spalić już. Pani Hator, tak jest. Udało się spalić. No i lecimy dalej. Lecimy dalej. Dwa taczki zostały, więc dzisiaj ligusia idzie szybciutko. Bardzo szybko. Wspaniała liga. I co my tu mamy? Mamy 6 na start, co jest naprawdę dziwne. No i co teraz? Mamy Nautikę. Będzie unik, czy nie będzie uniku? Oj, dostał minus do regeneracji many. I się teraz nie załaduje, tak? Przez to.
Dobra, załadował się mimo wszystko. No i co będzie? Będzie uniczek czy nie? Zobaczmy. Nie ma uniczku. Tu bijemy. Teraz jest uniczek. No tak, no zawsze musi wejść. To jest 20% szans, więc jak nie na tak, to drugi musi już po prostu załadować unik. Bo czemuż to by nie? Ej, giereczko, giereczko. Jestem pod wrażeniem tego, co ty... Aż się chce powiedzieć złe słowo. Dobra, robimy tak. Tamten mógłby sobie zginąć kolega. Ale pewnie nie zginie. Nawet nie wiem, co on robi, tak szczerze. Mam nadzieję, że nie jest jakiś silny. Mam jeszcze tutaj blokadę? Mam blokadę, ok. Kogo tu sobie będziemy truli? Dobra, ich możemy sobie truć. Okej, co my teraz robimy? To tak zrobimy, tak zrobimy, tak zrobimy. Dobra, Wajszali mi odpali zaraz na drugim ładunku. Więc będę miał minus do ataku. No ale chyba trudno. Ok, jest rysiek, więc nie będę miał minus do ataku. No i robimy tak. Zobaczmy, czy damy to manę na Xizi Jing. Dało. Świetnie. No i mamy zwycięstwo. Zwycięstwo. Tam jakiś oczywiście raz jest 10% z oddziału był. Firmóweczka tak zwana. Ok, no i idziemy. Kolejny atak. W tenże sposób, ten sam. O kurde. Taki kloc dała gra? Czy się nie pomyliła przypadkiem? Chyba się trochę gierka pomyliła. Dobra. Ile ma żyćku? 3800. Chyba jak zrobię w ten sposób i w ten sposób powinienem cię zabić. Tak jest. I mamy kolejne 4 klocki powiedzmy. Oj, oj. Co ta gierka teraz dała? Chyba jej się pomyliło konto. Dobra, tu zrobimy tak, tak i tak. Timus nie zrobił uniku, mając 20% szans. Dziwne, dziwne. No ale nie zrobił. Dobra, czy uda się to odtruć? Pewnie nie. Teraz się będziemy bujali z kolegą Bakanem. Dopóki nie zaniemy czerwonych, oczywiście te czerwone mi wygrają, żadne inne. I mamy te czerwone w ten sposób. Ło, nawet czwórka jest. My sobie zrobimy i tak trójkę. Zatruło się go, nie wierzę. Ale tak, na dzisiaj to jest słodka. Robi jakieś cuda. No okej, okay, to tak minęła właśnie Liga Bohaterów, dzień szósty już dzisiaj. Więc tak to wygląda. No a takie piękne były, słodkie i przyjemne. Defenses. Defenses się trochę popsuło. Jest E. No więc niech sobie jest, no co ja zrobię? Co ja zrobię, że jest to E? Mogę Fiskoila wyrzucić i dać tego kolegę. Może się zmieni obrona na G. Dobra, tyle ode mnie, jeśli chodzi o Ligę Bohaterów. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcineczek, bo był wspaniały. Także trzymajcie, cześć.